czym łączyć przewody? Mam tu złączki oświetleniowe, klasik do wszystkich rodzajów przewodów serii 221 oraz złączki typu kompakt. Do każdego rodzaju złączki przeznaczony jest odpowiedni adapter montażowy, który może z powodzeniem zastąpić tradycyjne listwy N czy PE mocowane w rozdzielniach. Seria 2273 przeznaczona jest do łączenia przewodów jednodrutowych. Montaż złączki w adapterze. W przypadku modyfikowania lub rozbudowy rozdzielnic często powstaje konieczność przedłużania przewodów lub powielania potencjałów. Normy dotyczące instalacji elektrycznej w budynkach określają dodatkowe wymogi dla połączeń w rozdzielnicach. Muszą być tak umieszczone, aby zapewniony był łatwy dostęp, możliwość odłączania przewodów, eksploatacja, kontrola i serwisowanie. Musi być zapewniony ich łatwy pomiar. Przewody wprowadzone od zewnątrz muszą być jednoznacznie przyporządkowane do odpowiednich obwodów i trwale oznaczone. Po zastosowaniu adaptera kątowego możemy zamocować płytkę w pozycji poziomej. Wymagań określonych przez normy nie da się spełnić za pomocą samych złączek instalacyjnych. Można im sprostać dzięki połączeniu z adapterami montażowymi WAGO. W kombinacji takiej nie różnią się praktycznie od złączek listwowych. Zapraszam do subskrypcji kanału, do pozostawienia łapki, jeżeli film się podobał, do włączenia dzwonka powiadomień. Dziękuję za uwagę.